Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku gra Axio, czyli gra logiczna od słynnego doktora Rainera Knizi. Gra wydało w Polsce wydawnictwo Egmont, więc zapraszam was serdecznie do obejrzenia, co oferuje nam ta gra logiczna. Zapraszam was. Przed wami przygotowana gra Axio. Jak to wygląda, już wam pokazuję. Jak widzicie, mamy planszę, na której mamy jakieś tam pola, jakieś strefy. Ta strefa biała jest przeznaczona dla dwóch graczy, szara dla trzech, ta ciemniejsza, szara dla czterech graczy. Mamy również takie kolorowe symbole. Dzięki temu będziemy mogli tym symbolem zdobywać punkty właśnie na takich samych torach, jak mamy na swojej planszetce gracza. Każdy z graczy otrzyma taki stojaczek, wylosuje sobie pięć płytek, które umieści tak, aby inni gracze nie wiedzieli. W pobliżu umieszczamy też takie piramidki, o których za chwilę wam powiem. Celem gry jest to, żeby stworzyć jak najdłuższą linię sąsiadujących ze sobą płytek w tym samym kolorze i zdobyć za to punkty, co znaczy zaznaczając sobie tutaj na tym torze na naszej planszetce. Przebieg gry jest bardzo prosty, bo każdy gracz w swojej kolejce wybiera jeden kafelek dostępny na jego planszetce i umieszcza na planszę tak, aby pasował kolorystycznie. Na początku każdy z graczy będzie musiał zacząć budowę od któregoś wolnego symbolu. Później gracze będą już mogli dokładać te płytki, gdzie mają ochotę. Jak zdobywamy punkty? Gracz, tak jak mówię, bierze płytkę i kładzie ją na przykład tutaj w tym miejscu. Gracz przedłuża w tej chwili linię pomarańczowych symboli o 1, więc porusza się o 1 do przodu. W kolejnej rundzie mógłby mieć na przykład znowu położenie pomarańczowego i mógłby położyć to w ten oto sposób i w ten sposób liczymy od tego kafla ile przedłużył. 1, 2. Otrzymuje 2 punkty. Jeżeli położy płytki, które pasują do siebie dwoma kolorami, najpierw rozpatruje jeden kolor, później drugi kolor. Może się zdarzyć, że gracze budując sobie tutaj te płytki stworzą, przypuśćmy, takie puste pole. Kiedy po ruchu gracza utworzy się takie pole pojedynczego kwadratu, natychmiast gracz umieszcza taką piramidkę i teraz zdobywa punkty w takich kolorach, jakie przylegają do boków tej piramidki. Czyli otrzyma punkty za zielony, niebieski i pomarańczowy. Zaznacza to sobie na swojej planszetce gracza. Następnie na koniec swojej rundy zawsze dobiera tak, aby mieć 5 kafelków na koniec swojej rundy. Co może się stać, jeżeli gracz dojdzie do samego końca któregoś z torów? Wtedy gracz w swojej kolejce, jeżeli to zrobi, otrzymuje bonusową turę, czyli ponownie będzie mógł wyłożyć kafelek i wykonać i zdobyć punkt. Kiedy to zrobimy, przechodzi na kolejnego gracza. Gramy do momentu, gdy nie będzie możliwości wyłożenia żadnej płytki. Wygrywa gracz, który o dziwo będzie miał najdalej wysunięty ostatni znacznik. Czyli nie patrzymy, który jest najdalej pierwszy, czyli znacznik, który znajduje się na samym końcu, warunkuje nam zwycięstwo gry. Jak zobaczyliście, Axio przypomina grę Geniusza. Jeżeli nie znacie Geniusza, no to nie martwcie się, bo nic straconego, bo gra wygląda praktycznie identycznie, poza tym, że ma dwie różnice. Tutaj mamy kwadratowe płytki, w Geniuszu były sześcienne. Oraz w Axio wprowadzone zostały piramidki, o których za chwilę wam powiem. Co jeśli chodzi o wykonanie całej gry? No jest bardzo dobre, tu nie ma jakichś zarzutów jakościowo, wyglądowo, to wszystko wygląda bardzo dobrze. Oczywiście w starym Geniuszu mam plastikowe płytki, tu są tekturowe, ale tektury są bardzo grube, więc myślę, że one na starczą na długo, szybko się nie zniszczą te płytki. Poza tym, jeżeli chodzi o rozgrywkę, bardzo emocjonująca, bardzo sporo tutaj kombinowania, cały czas musimy myśleć, jeżeli właśnie lubicie logiczne pokombinowania w grze, no to spokojnie Axio już wam polecam. Cały czas musimy śledzić innych graczy, jak tam ich poczynania wyglądają, jeżeli chodzi o przesuwanie tych znaczników w danym kolorze. To jest bardzo fajne w tych grach, w Geniuszu i w Axio, że musimy starać się przemieszczać te nasze znaczniki równomiernie. Nie możemy odstać z jakimś kolorem, bo wygrywamy, jeżeli mamy najdalej ostatni znacznik. Także naprawdę, jeśli chodzi też o te piramidki, te piramidki też są bardzo fajne, bo możemy troszeczkę pokombinować, specjalnie stworzyć takie jedno puste pole, umieścić piramidkę i jeszcze dodatkowo dostać punkty za jakieś tam
kolory. Także jeżeli szukacie bardzo fajnej gry logicznej, my polecamy Axio. Od nas zostaje 8 na 10. Na dziś to wszystko. Zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, róbcie co tutaj trzeba. No i oczywiście wyczekujcie kolejnego odcinka. Cześć!